Stowarzyszenie SOS dla Rodziny, laureatem konkursu Lider Ekonomii Społecznej 2018. Organizację doceniano za działalność na rzecz lokalnej społeczności. 5 października przyznano nagrody w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Lider Ekonomii Społecznej. Tytuł lidera otrzymują osoby i podmioty najefektowniej propagujące ideę ekonomii społecznej w swojej działalności. Prawdziwa praca tutaj to są 4 lata, więc 4 lata, dzień po dniu, wszyscy tutaj wykonywali pracę, budując taką przestrzeń. No i rezultat tej przestrzeni, także, ale warto było, widać, że zostało docenione naprawdę ten wysiłek. Polickie Stowarzyszenie SOS dla Rodziny od 2009 roku prowadzi Centrum Integracji Społecznej. Główną nagrodę otrzymało w kategorii Podmiot Ekonomii Społecznej. Stowarzyszenie prowadzi restauracje i pokoje gościnne, zatrudniając osoby długotrwale bezrobotne, niewykwalifikowane czy wychodzące z uzależnień. Nagrody wręczono podczas konferencji Nowe wyzwania w ekonomii społecznej.